Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamb. A dziś wita nas w sumie tutaj co ciekawe wydarzenie Halloweenowe, czyli można powiedzieć wznoszenie się krwawego księżyca, które powoduje, że możemy tworzyć specjalny rytuał, odnajdywać ciała poległych followerów i zdobywać dzięki temu jakieś takie różne rzeczy. No i tak, pomiędzy tym ostrym odcinkiem nie wiem, czy coś się działo, nie pamiętam totalnie. Poza tym, że ktoś tutaj chce coś od nas. Tak, dobra, to jest związane z tym wydarzeniem. A więc tak, wieje chłodny wiatr. Zmarli są blisko. Słyszę ich szepty. Dokonaj rytuału krwawego księżyca, byśmy mogli zobaczyć ich duchy, które... Ich duchy, jak na to powiedzieć, niespokojne duchy. Okej, okay, dobra. Też jesteśmy pod wpływem grzybków, których nie chciałem robić nigdy, no ale coś mnie chyba zmusiło. I tak, co musimy zrobić? Enlightenment do zadania i gdzie to jest jeszcze? A, tu jest zadanie. Blood Moon Ritual. Dobra, ale nie mamy kościa niczego. A ja powiem szczerze, nie pamiętam, co mieliśmy robić, co nie mieliśmy, inne takie, więc takie, powiedzmy, że po prostu zostawimy wszystko jak jest i dzisiejszy odcinek będzie taki trochę, może nie tyle spokojniejszy, co bardziej skupiony na wyruszeniu do kolejnej krainy, by ją podbić. Tym razem jest to kraina, w której mieszkała, nie pamiętam płci, ale Kalamar. Więc tak, po prostu tam pójdziemy. Bo jakiś czas temu, nie pamiętam, czy to było ostatnio, czy więcej, ale wygraliśmy tą krainę. A ta pajęcza, z tego co pamiętam, jest bardzo trudna. A nie chcę się tak przemęczać po tym, jak dopiero co róbsko, które mnie męczyło, zaczyna odchodzić. Jeszcze nie pamiętam, jak się w to grało. Tak, więc no. Po prostu idziemy i zobaczmy, czego zaczynamy. Okej. Okay. Mac w czterech kierunkach. Nie najlepsze, nie najgorsze i... Merciless Axe, czyli toporek. Okej. Okay. Nie pamiętam do końca, jak się walczyło toporkiem, pamiętam tylko, że mam z nimi problemy, ale dam radę, musimy. Tak, musimy być po prostu ostrożni. Nie, jeśli będziemy ostrożni, to dam radę. I na dzień dobry już klaunek. Dwa serca albo szansa na wypadanie ryby. Dwa serca. Dwa serca. Jako, że jestem lama, to dwa serca będą lepszym wyborem. A... Jest ciekawe, nie stać się na stańce. Chciałem wszystko powydawać, co jest aż takie wow, po prostu. Czyli, że ja nie mam funduszy. Cult of the Lamb. Myślę, w której tak łatwo zarabiać. To już jest zaskakujące. Ale dobra, skoro tak się stało, to chyba musiałem ostatnio jakieś wielkie wydatki robić. No cóż, później przekonamy, a póki co... Lunko and Bob. Oh, Bob. Dawno nie widziałem Boba. Widać, że chyba teraz albo Bob jest tym dużym, albo jest robakiem. Ale tak. Hello! Ui, Jagnie. Czy coś jakiego? Nie jestem pewien, czy Ui jako tako, czy coś. Nie, nie jestem pewien, ale tak. A, nie spodziewałem się spotkać cię w takim niebezpiecznym miejscu jak to. Jestem Klunko, a to jest Bob. Idziemy do naszego kumpla Ratau. Na nockę... Dzisiaj grania w kości. A, to będzie niezła impreza. Ratui nie znają mnie z tego, że przesadzam, jeśli chodzi o zakłady. Ostatnim razem... jak się założyłem i straciłem. Dłoń. Sam rękę w sumie. Pomyśl sobie. Za dużo hazardu... Aż przegrać swoją dłoń. To było takie śmieszne. Ale kiedyś ją wygram z powrotem. Słuchaj, powinieneś przyjść. Wydajesz się twardy, bogaty i lubiący ryzyko. Idealny na knuckle bones, czyli kości. Okej, okay, kolejny do gry w kości. Nie lubię tej gry w kości, jest zbyt irytująca. No ale dobra, dzięki za zaproszenie. Może przyjdę. Chociaż raczej nie teraz, bo no jak mówię, dzisiejszy epizod chciałbym, żeby był znacznie spokojniejszy i skupiony na tym, byśmy jakkolwiek sobie poradzili w tych niebezpiecznych lokacjach. Czego się teraz lamimy, nieźle, bo
No nie ukrywajmy, robiłem sobie znowu przerwę. Jak ja robię sobie nawet najkrótsze przerwy, to to... nie jest dobrze. Jedno z nich tylko zostawiało, to przed tym dostałem tu jakąś gwiazdkę. Co ona oznaczała? Nie mam pojęcia, czy podejrzewam, że można być krytyk, bo mam Mercedes Weapon. No pamiętam, że to są broni, które właśnie albo polegają na krytykach, albo mają jakąś specjalną funkcję związaną z krytykami. Tak, jedno z tych dwóch na pewno, więc... po prostu idźmy dalej. Nie przejmujmy się tym wszystkim. I spróbujmy nie zginąć. A najlepiej tu w ogóle nie dostawać obrażeń. Tak byłoby najlepiej ze wszystkich. Oj, 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 oj. Pochorowali się jeszcze po tym rytuale grzbowym znowu kolejni. Nie dziwię się szczerze. Patrzę na to, że ten rytuał jest szkodliwy dla naszych wyznawców. I ja go nie chciałem robić. To akurat pamiętam, no ale trzeba było, no to zrobiłem. I teraz tak, tutaj jest... aha, jakieś nowe coś. Podejrzewam, że to będą karty po prostu, no to idziemy po kartę. Samym szybciej przyjdziemy i teraz tak, pół serduszka, plony twy zużywają mniej energii, oczywiście, że to... tak. Karta, karta, bitwa. No to będzie szybkie. A właśnie, kryształki może jeszcze pozbierajmy, się będziemy widzieć, bo mogą się przydać. To jest tak... nie weźmiesz na trucizny, albo 10% szans niebieskie serce przy pokonaniu wroga. No oczywiście, że niebieskie serce. Ja muszę grać tu ostrożnie, po to też, że zrezygnowałem ze złotego ubrania. To było zbyt nieostrożne. A właśnie, nie. Tego się nigdy nie rusza w ten sposób, się rozwala po prostu i idzie się dalej. Okej, okay. Tak, tak, tak. Prawie czy potrzebuję? W sumie nie wiem, ale... dla bezpieczeństwa... nazbieram trochę. Wiadomo, czy nie będę musiał jakichś trawiastych posiłków robić, więc no... okej, okay, okej. Okay. Jakaś meduza, która wypluwa mini meduzy. Coraz więcej wrogów i innych tajemnic tutaj odkrywamy. Ale szczerze, podoba mi się to. Tak na razie każda z tych lokacji miała trochę inny zestaw wrogów. Nie powiem całkowicie, bo oczywiście są podobieństwa między jednymi a drugimi. Ale na tyle różni są, że... jest aż takie powtarzalne. To samo można w sumie też powiedzieć o innych grach tego typu. Które są dobrze zrobione. W niektórych po prostu spotykamy tych samych wrogów cały czas. Ale tutaj, no okej, są kultyści. Przynajmniej jak ich tak nazywam, kultyści podstawowi. Uuu, dostałem wrażenia, a szkoda. Aż udałoby się ten bez trzymania ani razu przejść. Trudno się mówi. O, broń. Albo szpony. A, wezmę to. Okej. Okay. A co chciałem, bo coś się pogubiłem już. Jak mówię, chorobsko jeszcze mi trochę trzymał, więc trochę będę w tym gubił. Ale to coś mówiłem. Okej, okay, Skalamar. Przyjaciel Ratau był ostatnim naczelnym wysłanym przeciwko nam. Co za tchórz. Mniej więcej jak tłumaczę, pamiętajcie. Nie jestem dzisiaj w formie, bo zawsze się gubię słowa, jak mam tłumaczyć. Ej, było niezliczenie wiele przed nim. Wszyscy tak samo patetyczni i niegodni. Nic nie daje pokory jak choroba. Zarzucam klątwę na twój kult. Nie, dobrze. Jeszcze więcej chorych mam u siebie. Dobrze, niedobrze. Boję się, że... niedługo mi poginą, jak tak dalej pójdzie. A, i w ogóle zapomniałem, że teraz mam coś innego i to inaczej będzie działać. Okej, czyli tym mogę rzucać? Co to robi w sumie? Bo nie wiem, po prostu można rzucać. Bo coś o jakiejś poses, czyli jakby coś o opętaniu. Ale nie wiem, co to konkretnie miało być. Więc jestem w stanie powiedzieć, że cokolwiek to robi... no to jeszcze tej funkcji albo nie jestem w stanie użyć, albo nie jestem w stanie zobaczyć, jak działa ta funkcja. Bo jestem zbyt głupi. Wyskojarzony i tak dalej. Ale dobra, póki co mam nową ścieżkę, dosyć ładną. Tak będę musiał w końcu zająć ozdobieniem kultu. Ale tak, to nie teraz. Teraz musimy się śpieszyć, żeby pokonać tego minibossa i potem wszystkim chorym kazać odpocząć. Nie mamy czasu po prostu do stracenia. Nie chcę, żebym poumierali. Zanim te rytuały ożywcze po prostu wszystkie bym przygotował, to mi nie za dużo czasu. Okej, jakiś pojedynczy wróg. Powiedziałbym, że minibos niestety nie trafił. Ale tak, trawy nie zbieramy, niczego nie zbieramy. Jeśli nie zauważę jakichś kryształów szybko, to też postaram się spasować.
Ja będę po prostu się doszukiwał nie wiadomo czego, bo nie mamy czasu. Naprawdę nie chcę, żeby padli tu moi wyznawcy. Podchorupska. Okej. Okej, jeszcze przywoływacze, no najgorzej. Najgorzej, coś mi mówi, że możemy tutaj nieźle potracić czas. Dobra. Jednak mimo tego nie będę się poddawał, nie będę panikował. I tak już zepsułem swój rytm dobrej rozgrywki. Co, tu mamy broń. Nie wiem, czy jest to lepsze, czy nie, ale weźmiemy. Weźmiemy te szpony, może będę lepiej sobie radził ze szponami. Czy z toporkiem. Tak, o tyle lepiej, że zaraz tu zginę pewnie przez to, że zmieniłem broń. Ale życie. Okej, okay, zostałem zaatakowany przez plecy mojego wroga. Fajne uczucie. Normalnie prawie jakby tak sobie. Dobra. Nie przeszedłem wszystkiego, ale widzę już tutaj bossa. Jak mówiłem, zaraz na czasie, więc idziemy. I on jest taką majtuską. To będzie pluła dodatkowo jeszcze z tego, co widzę właśnie tutaj. Tutaj pociskami. Okej. Okay. I wzywa dodatkowo te meduzy, które pewnie można byłoby przeciwko niemu wykorzystać, no ale tak... jakby co najwyżej powiedzieć... nie do końca umiem dobrze je wykorzystać, to jest pierwsza rzecz, a druga nie do końca chcę próbować nawet. Wolę się skupić na tym, żeby go pokonać i tyle. Okej, okay, okej, okay, fajne. Fajne, fajne. Oczywiście, rzucałem w niego, nie trafiłem. Jak to jest, nie wiem, w zwyczaju, musiałem zlamić. Okej, okay. Mam jedno serduszko, ale daliśmy radę. Na całe szczęście. Bo trochę bym się załamał, gdybym tutaj padł. Ale na szczęście się udało, więc teraz tylko szybko pędzić i może zdążymy jeszcze odratować umierających towarzyszy. Co to? Kalafir mógł być cenniejszy, ale brakuje mi monet, co? No, różnie może być, więc tak będzie najlepiej. Tutaj kolejna część pieczęci do Kalamara pęka. No i lecimy. Heretyk pokonany, cek. Nie ma żadnych bonusów wielkich, bo pokonany tylko. Niestety jest otrzymywanym obrażeń, więc tak. Szybko musimy biec. Kazać odpocząć ze wszystkim. Zanim jednak coś, to jako, że mamy noc. Szybko poogarniać parę rzeczy. Sprzątać co trzeba. Rozkazać odpoczynek. Niestety zginął ze starości. Tym też się zaraz zajmiemy. A zanim to, to musimy to naprawdę poogarniać teraz. Ale dobra, dobra. Bez paniki. Udało mi się... A, jak to się nazywa? Szybko... ułatwić sprawę tamtą. Zanim przygarniemy kolejną osobę, to rozkażę odpocząć każdemu, komu trzeba. Pochowamy tutaj kolegę. Odpoczywają? Odpoczywają, więc są na tyle rozważni, że mogą sami pomyśleć o tym, że lepiej będzie, jeśli będą odpoczywać. Dobrze. Bo nie będę ukrywał, bawię się, że są... pewnie są ludzi z pewnej innej gry. Skończysz to tak, że po prostu będą, jak to się nazywa, będą odpoczywać, tylko będą łazić normalnie, pracować. Ale tak jak odpoczywałem, to wydaje mi się, że będzie dobrze. Co jeszcze z nimi? Okay, jeśli chodzi o inne rzeczy, na szczęście rytuału Krwawego Księżyca nie ma czasu, więc jest czasu, w którym musimy go wykonać, więc dobrze. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to widzę, że tak brakuje mocno żywności. Więc chyba będę musiał, czy tego chcę, czy nie, pójść z wami i połowić ryby. Rytuał ocenicznego dobrobytu oczywiście by znacznie to przyspieszył, ale jestem w stanie sobie, powiedzmy, poradzić bez tego. Cisk. Widzę, że te chałupki już... karę. Wspaniale. Jak sytuacja jest już opanowana, możemy przyjąć kolejnego wyznawcę, który ma same negatywne cechy.
Ale jak mówię, nie zmieniam. Wszystkich zostawiam tak, jak są. Najprościej w świecie, nie mam teraz wen, takie rzeczy. Daj mi się farmą, czemu by nie? To jest załatwione. Teraz tak, zaraz zobaczymy, ile mamy kości. Przykład, odbieramy wszystko, co trzeba. Tak, jak już to załatwimy, to może. Mamy tu do oświecenia. Tymi narzekali na mnie, że nie dotrzymałem obietnicy. No, a póki co taka boska inspiracja kolejna. Co my, nie wiem co teraz wziąć z tych wszystkich rzeczy. Może pora zrobić coś takiego. Nie chciałem tego, bo właśnie to jest ryzykowne, ale może warto naprawdę. Warto o tym pomyśleć. Okej, to już załatwione. Teraz szybko idziemy zobaczyć, ile kości mamy. Jeśli wystarczy dwa rytuały, to super. Jeśli nie jeden, to trudno. Dobrze, mamy kości 50 parę, czyli tylko Enlightenment. Niestety tylko Enlightenment. Trzeba jakkolwiek nazwać oświecenie i tak dalej. Po prostu wolę wypełnić prośbę mojego wspaniałego tutaj wyznawcy, towarzysza. Już po ryby. Bo wiem, że głodni będziemy i tak dalej, ale... Tak, no, czy to jest wielki problem? Nie, a właśnie chwila, zapomniałem jeszcze najważniejszą rzeczą. Shell, prawie. Może być kolejne ulepszenie dla nas, to byłoby super. Nie, nie, zdecydowanie nie. Większość jest chora, więc mało dostaniemy teraz za to. Nawet jeśli już to byśmy nie dostali aż tyle, więc... To już mamy załatwione tutaj, czy mamy wszystko? Tak, mamy wszystko. Dobrze, dobrze. W takim wypadku... Po prostu tak, niech to się dzieje, coś ma dziać. Jak mamy dużo złota, jako samorodków, tak, tego jest, dobra, to... No, ktoś się tym chyba zajmie, miejmy taką nadzieję. A reszta naszego kultu, obozu, naszej wiary, jak to zwał, mam sobie tutaj chyba poradzić, więc tak... Musimy odwiedzić tam na grę w kości. Odwiedzić tutaj, żeby swoje gościu, no, no, trubą grzybami moich wyznawców. I potem jeszcze. Co widzimy? Robiłeś to, czyż nie? Poczułeś moc grzybków. Tak, jesteś dosłownie jak Sozo. Sozo wiedział, czym wiesz, że jesteś przyjacielem. Masz, musisz to wziąć. Znak przyjaźni. Z dwoma miłośnikami grzybków. Trzymaj to bezpiecznie. Nie możesz zaufać nikomu. Nikomu! Okej, kolejny fragment. Fajnie. Trzeci z czterech, więc chyba coś jeszcze tutaj będzie od nas chciał. Chciałbym dać ci coś jeszcze innego. Coś, co symbolizuje ci twoją... nieprzerwaną adorację dla tych grzybków. Potencjał. Nieograniczony. Okej. Mam zadanie, które... Nie zadanie, tylko raczej wyzwanie. Polegające na tym, takie tutaj w tym opisie, żeby zbudować sobie tą statuę grzybka. Nie musisz dziękować Sozo. Zbuduj w swoim kulcie, a wtedy wróć do mnie. Sozo da ci wtedy ostatni podarunek. Sozo zawsze jest uczciwy. Zawsze spłaca swoje długi. Nie jak ci kłamcy, o tam. Okej. I statuę grzybową musimy zbudować. Nie byłoby to nic złego, gdyby nie to, że wymaga miliona złota. A my nie mamy złota, więc tak. Jakakolwiek by to była rzecz, to będzie trzeba trochę z tym poczekać. A teraz tak standardowo trochę połowimy. Prawdopodobnie bym wam to oszczędził czasu, gdyby nie to, że... Po prostu... Dawno nie było Cult of Dwam, więc wydaje mi się, że nawet takie łowienie rybek może was zadowolić. Bo jestem świadom, że nie dosyć, że się porwałem ostatnio dwa tygodnie, jeśli nie lepiej. Tak poważnie, dosyć. Tak jeszcze Salt and Sanctuary to wyparło trochę, inne takie rzeczy. Więc no, jako że mam teraz tą siłę, wenę, jakąkolwiek, nawet małą i tak dalej, to stwierdziłem, że po prostu zobaczyć więcej niż tylko bieganie po bitwach i dialogi. Łowienie ryb, trochę może zbierania, sprzątania, no wszystko chciałem wam po prostu pokazać tak, jak to wyjdzie.
To jest z dwóch powodów, nie tylko dlatego, że po prostu dawno nie było tej serii, ale też dlatego, że zawsze wchodziłem z założenia, że to jest przykład czegoś, co ja lubię w gameplayach też. Zresztą w ogóle w filmach na YouTubie, w streamach, wszystkim. Po prostu kiedy twórcy, okej, mogą trochę robić poza ekranem, jak dajmy to farmić czy coś, zdarza się, okej. A kiedy twórcy pokazują po prostu każdy swój krok prawie, że... Ja po prostu naprawdę to lubię, kiedy widzę, że o, on tu złowił te ryby, okej, nie skrzyczował. Nie to, żebym jako kogoś poszedł za ucztowanie. O, okej, dobra, on widzę, męczył się z tym, ale dał radę. O, no dobra, to może nudne, tak piąty raz przechodzić tą ścieżką, no ale fajnie, że to pokazuje. I dobra, sam jestem tego świadom, że też nie pokazuję wszystkiego zawsze. Głównie dlatego, że wiem, że nie każdy to lubi, ale... Taki moment jak ten, to aż się chce tego. To jest cały sen gier, to nie są tylko te co ciekawsze momenty. To nie jest tylko szybkie przechodzenie, speedruny czy coś. Oczywiście speedrunować też można to szybko po prostu skupiać się tylko na tym, żeby to przejść raz, dwa i tyle. Dla mnie pięknym gier jest właśnie to, jak tutaj trzeba wracać, po raz kolejny zwłoki chować. To jak trzeba się męczyć z tym, żeby nadążać z tym, czego kult potrzebuje, to jak ta gra po prostu jest czymś więcej niż tylko symulatorem, po prostu pięter kolejnych, mówiąc tak bardziej po Isaacowemu, czy... Ale nie po Isaacowemu, co raczej też... w terminologii takiej typowej roguelike, roguelite, czy roguelike, light i tak dalej. A tutaj właśnie jest ta cała druga warstwa zarządzania kultem, tych rozmów, dialogów. Pomniejszych innych kwestii. To jest właśnie dla mnie coś takiego piękne. Dobra, z jedzeniem jest aż tak źle, to możemy się spróbować teraz zawalczyć w kości. I tu wprost powiem, walka na kości będzie może w maksymalnie 4-5 próbach. To maksymalnie, bo więcej nie chcę. Po prostu to jest też trochę męczące i irytujące, jak nie wychodzi. W sumie coraz większy burdel się w tym pokoju robi, więc ich tu przychodzi. Ale tak. Jagnie, dobrze, że tu przylezłeś. Co myślisz? Co myślisz o meczu? Okej, Hertał? Inki? Teraz... Klunko i Bob. Dwóch przeciwko jednemu, to nie dziwi się, że będzie trudniej. Ale tak, najważniejsza rzecz do zapamiętania. Musimy ostrożnie dobierać kości. I pozwolić, żeby wróg zapełnił to wszystko. Sobie. Rika, dobra, to jest jeszcze niższa połowa, to możemy tutaj szóstkę też zostawić. Okej, szóstka, niebezpiecznie. Jedynka, a niech będzie tutaj. Piątka, okej, 6-5, tam trzeba będzie na pewno coś zniszczyć. 3, czy chcemy niszczyć trójkę? Ryzykujemy, ale tak, zniszczymy trójkę. Okej, piątka. Na razie tutaj mu zniszczę. W ten sposób blokuję mu tam potrójne szóstki, więc... Idiota, okej, zniszczymy coś takiego. To tutaj. Będzie dwójek i tak dalej. Czwórka, okej. Okay. Czwórka. Niszczymy czwórkę. Co pewnie zrobię największą kłopotę. Znaczy, okej, okay, on też poprawił swoją kłopotę. Szóstka. Niszczymy mu szóstkę. Fajnie robić potrójne szóstki, dajmy to. Najpierw trzeba mieć inne rzeczy. Okej, okay, jedynki. Zaryzykujemy. Podwójna piątka. Zniszczymy niestety. Ale dobra. Oznacza to, że tam możemy, dajmy na to, spokojnie szóstki składować. Bo już nam tego nie zniszczy. Okej, tutaj może próbować nadal, jak to proszę robi, no ale... Ale tak, tutaj podwójne szóstki, jeśli się udało, to mamy fajną moc. Okej. Będzie podwójnych szóstek, jeśli tutaj coś zrobię. Bez różnic. Mamy dwa ruchy, bo zapewni sobie tam to wszystko, więc zniszczmy. A, dobrze, dobrze. No podwójne szóstki, okej. Okay. Okej. Okay. Mamy szansę to ugrać. Podwójne piątki nigdzie nie zrobimy, ale to będzie piątka bezpieczna, więc tak. Wygraliśmy. Za pierwszym podejściem. Wow. Tego się nie spodziewałem, ale, tak, no fajnie, no. Nieźle. Weź to. Spróbuję to wygrać z powrotem, ale... Nie wydaje mi się, żebym mógł stracić kolejną
Dłoń. Cholerny szrumi. Karta. Albo się wydaje, bo każdy dał jakąś tu kartę, ale okej. Siła z braku? Czy nie zabije? Uczynić silniejszym. Okej. Pięć ferworów za każdym razem, kiedy mnie trafią. Dobry bonus. Patrzę na to, że zawsze dostanę obrażenia wcześniej czy później. Więc dzięki. Ale nie jest jakiś taki potężny, wspaniały. I dobra. Mam też już 25 minut i... Jakoże tak. Jest taki powrót. I w ogóle to też nie chcę robić tego odcinka, nie wiadomo jak długiego. Więc... Może najlepiej będzie powiedzieć, że zaraz na tym zakończymy epizod. Tylko na razie muszę jeszcze wymyślić, co tutaj przygotować im do jedzenia. Na pewno podstawowe ryby, na tyle na ile można. Tego zdecydowanie nie. Kalafiory? Chyba czy nie, kalafiory też możemy. Są, mam 11. Okej. Dobrze, dobrze. No to teraz przyrządzimy wszystko, tylko musimy być ostrożni, bo niektóre potrawy są lepsze, więc łatwiej je spalić. To już prawie zrobiłem, znowu. Okej. Skoro to mam wszystko załatwione, to teraz tylko... Ewentualnie, co jeszcze chciałbym przed zakończeniem całego epizoda zrobić. Będzie szansa na to, co chciałbym zobaczyć te... Hewolynowe rzeczy. Przecież tak celowo mówię Hewolyn, nie Halloween. Bo tak jakoś mam w zwyczaju, ale no. Mam nadzieję, że się coś uda. Jeśli nie, to będziemy musieli trochę przyspieszyć czas. No niestety chyba przyspieszenie czasu będzie konieczne. Bo dla tych, którzy nadal nie kojarzą, nie wiedzą czy coś, to jak da się tu przyspieszać czas. To też wam chyba zaraz pokażę. Bo nie wydaje mi się, żeby było coś innego ważniejszego, więc tak, medytacja, przyspieszenie czasu. No, ja to jak to działa. Po prostu wszystko szybciej działa. A właśnie, bym zapomniał o najważniejszym. Musimy ponawozić te dynie wszystkie. Moich roślin. A czyżby nie. Za mało jeszcze. Nie trzy. Może teraz? Nie, nadal za mało. Zmudnę to, więc tak. O, widzę przy okazji, że w mieciny trzeba szybko je posprzątać. Nie możemy pozwolić na to, żeby tutaj było, panowała zaraza jeszcze bardziej. No, dobra. Chyba jest wszystko okej. Miłe rzeczy nam dają tutaj w tych kapliczkach. Naprawdę miłe i porządne. Ale tak jak mówiłem, przyspieszmy to trochę, bo muszę jeszcze czekać na 3 dni. Tak wiem, że mógłbym pójść na ten jak to się nazywa, to tak jakby jesienne krainy. Musiałbym szybko te dynie zdobyć, no ale no nie czuję się jako tako na tyle chętny, żeby to robić. Pierwsza sprawa. Druga, no, jak już miałbym tam iść, to chciałbym przejść temu do końca. A nie, że tak nagle w połowie stwierdzę, że no jednak wracamy. Oczywiście można tak zrobić, ale to nie do końca ma sens. Rozpalimy jeszcze to tylko. Żeby wiarę gdzieś się da zebrać tą wiarę. Coś tutaj wyrosło może fajnego? Nie, niestety nie. Ale to są wymieciny. Tak trzeba posprzątać. A nie ten przycisk znowu. Zawsze zapewniam, pod którym jest taki wypunek. Cóż, jakoś tak to dla mnie. Powiedzmy mało intuicyjne. I okej, sprzątamy wymieciny. Medytujemy. Zaraz odbierzemy też zadanie, bo widać, że... No zaraz już nie będą pochorowani. Co jeszcze można zrobić szybko, póki tu jesteśmy, to tak posprzątać toaletę, bo widzę, że jest zapchana. Co ulepszyć. O, zbierać drewno. I ewentualnie kamień. A właśnie, jeszcze tutaj coś jest. Moja nieobecność. Ciekawe, że tak dużo rzeczy by zbierali pod moją krótką nieobecność. Jeszcze tak zapychałem toalety. Ale dobra, jest ich dużo, to jeszcze mogę zrozumieć. Że trzy tutoje na tyle osób, to też nie jest coś więcej. Sporo. Okej. W sumie tak, aż za długo to trwa. Zdrowienie z choroby tego naszego kolegi tam, no i dynie. Ale dobra, są dynie. Jak tylko wyzdrowienie z choroby, to powinniśmy być w stanie zrobić ten rytuał. Ale najpierw tak. Dało ci, dzięki i tak dalej. Dzisiaj nie rozdajemy większości błogosławieństw i tak dalej. Po prostu nie patrzę na to. Dużo czasu to zajęło. A w następnym odcinku może to będę robił. A póki co msza ze wszystkimi. Co prawda najbardziej oddany nasz kochany też małżonek. Nie żyje, więc tak.
bez, bez niego. A nie jestem w stanie go ożywić, bo no, kości mi znacznie brakuje. Widzicie, aż 75 potrzeba, mamy 20. Ale tak, jako że nie ma takiej opcji, co? Robimy krwawy księżyc. Zobaczymy, co to spowoduje. Tak bardziej, poza tym, że no, uruchomi Hewolyn. Naprawdę dwie żaby. Ciekawe, że aż tak, że akurat tak wybrano i... A, okej. Okay. Krok księżyc wzrósł nad tym wszystkim. Czy to za łańcuchy i tak dalej, ale... No, to tylko jest, powiedzmy... taki pokaz na to całe... No, na to miejsce takie... Nie to chciałem, a nie, tak to. To chciałem. Nie chciałem przeszkadzać, ale muszę zadanie dobrać. Tak, tak. To było zwykłe zadanie po prostu. Tylko, że związane z tym, że jestem to cały... Hewolyn. Dobra. Też w wypadku... Co teraz? Teraz po tym rytuale. Muzyka się zmieniła. To jest ciekawe, no ale poza tym to nie widzę żadnych większych rezultatów. Tak, jeśli cokolwiek tutaj powinno jeszcze być, to chyba tego nie odkryjemy tak od razu. A jeśli to odkryjemy, to jestem ślepy prawdopodobnie. Tam były te wspomnienia o tych duchach i tak dalej, no ale nie widzę tego po prostu na razie. O, jest duch. Teraz łapać duchy i robić jakieś takie wululu magiczne, żeby je uspokajać. Jeśli to jest to, że to trzeba łapać duchy, to takie mini zadanko, mini z wielkiego. A, jest duch, widzę kolejnego ducha. Ale jednocześnie na tyle fajne, że tak, no nie jest źle. Ale tak, z tego co mi się wydaje, to po prostu ci dosłownie się umarli. Czyli teraz tak latają w formie duchów i... ich uspokajać. Myślałem, że to będą jakieś losowe może duchy, mimo tego, co tam pisało. Ale nie, postarali się o tyle, że dosłownie ci, którzy... no, obecnie leżą niestety nieżywi. To są tutaj przedstawiani. Fajny plus, jak dla mnie. Ale ze strony twórców, że postarali się o taki detalik. Tak naprawdę, no, to by nie było wymagane. Wiele osób pewnie by nawet tego nie zauważyło. Ale no. O, no, nie, najgorszy duch. Chyba nasz pierwszy wyznawca jednocześnie wspomożony. Właśnie pierwszy to jeden z pierwszych. Ale no. Mimo tego, to jest smutne, że znaleźliśmy tu jego ducha, co udało się. No ale okej. Okay. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, na tym będziemy kończyć. Jeszcze złapię tylko tego ducha. No i cóż, dziękuję wam bardzo. I do zobaczenia już niebawem, może w kolejnym odcinku. Gdzie to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej! A ja, jak mówiłem, może połapię jeszcze trochę zbyt duchów.